Witam, witam. 14 listopada, dokładnie 11 listopada kręciła u nas ekipa telewizyjna program o zabezpieczaniu roślin egzotycznych, palm, tak? Oni się bardziej skoncentrowali na palmach. Natomiast to jest całe grono różnych roślin, którym trzeba poświęcić troszeczkę czasu. I co z tym zrobimy? Na początek całkiem poważnie. Myślę, żeby podejść do tej sprawy, należy podejść do tej sprawy, jeżeli mamy egzotyki, tak? Możemy je, jeżeli mamy w donicach, możemy je zimować, przetrzymywać w pomieszczeniach gospodarczych, w szklarniach, w oranżeriach, tak? Co niektórzy zimują w domu. Natomiast bardzo wielu z nas, bardzo wielu z Was ma te rośliny w gruncie i tutaj należałoby się naprawdę przyłożyć, dlatego że robi się coraz bardziej zimowo. Mamy listopad, mamy prawie połowę listopada. Tak jak mówiłem, robi się coraz bardziej zimowo. W najbliższym tygodniu temperatury zapowiadają dosyć niskie. U nas może nie będą takie super niskie, tak? Bo to raptem minus 1, minus 2 stopnie. Także to naprawdę nic strasznego. Natomiast w innych częściach kraju, w innych częściach regionu te temperatury mogą być znacznie poniżej zera. Tutaj w takiej Zielonej Górze prognozują na przykład minus 4, minus 6 stopni. Oczywiście trochę karpusom się nic nie stanie. Także tutaj ja bym się tym nie stresował. Przystresowałbym się leciutko, jeśli chodzi o właśnie o na przykład cykasy, o jakieś cytrusy, o palmy, które są mniej odporne na takie niskie warunki atmosferyczne. Przez cały ten weekend od 11 do wczoraj bardzo wiele osób pisało na privie w kwestii tego zabezpieczenia, dlatego że film był taką zapowiedzią odnośnie tego zabezpieczenia w kontekście programu telewizyjnego. Natomiast tak jak ja tam zapowiadam docelowo filmy o zabezpieczeniu będą powstawały, no i będą powstawały coraz to w szybszym tempie. Jak widzicie, częściowo tutaj przygotowałem opcję już do zimowania. Wynika to właśnie chociażby z czegoś takiego, że kogoś może nie być, tak? W najbliższych dniach ja nie będę obecny na miejscu i może nie być komu tego zrobić. Dlatego wstępnie przygotowuję sobie tutaj chociażby dzisiaj, tak? Dzisiaj przygotowuję sobie zabezpieczenie pod cykasy. Jutro, jak mi się uda, spróbuję zabezpieczyć w Waszyngtonie. A tutaj czekają jeszcze banancy do schowania do garażu. Ale one są już, jak widzicie, przygotowane, wykopane i w ostateczności, w ostatnim tym momencie możemy je już wrzucić do garażu. Jak zapewne wiecie, to będzie teraz przyszły rok, 2023, to będzie piąty rok cykasów w gruncie. Jak do tej pory bez żadnego uszczerbku one zimowały. To dzięki sprawdzonym patentom, sprawdzonym technikom, dzięki dobrym radom osób równie doświadczonych w zimowaniu roślin i zaangażowanych w takie działania. Także tutaj wielki plus za dobre rady. I będziemy po kolei pokazywać, co, jak robimy. Jesteśmy z powrotem z racji tej, że montuję to sam, dlatego jest tak to wszystko przerywane. Ale widzicie, sprawdzony patent, który od początku nam się sprawdza, to jest budka. Budka z poliwęglanu. Nie jest to jakoś tam super wielka grubość. Bodajże czwórka chyba. Są mi grubsze. Musiałem na chwilę przerwać. Ale jak widzicie, tak to właśnie wygląda. Budka z poliwęglanu. Najprostsza konstrukcja. Drewniana. Skręcone kantówki.
takie kotwy ogrodowe do mocowania elementów, najczęściej drewnianych, wbite w ziemię. No patenty są różne, akurat wspólnie z moim tatą taki wymyśleliśmy i to stosujemy. Tutaj na dole, w tym miejscu oczywiście będą jeszcze później takie obrzeża, żeby to wszystko dochodziło. Docelowo można sobie obłożyć tutaj dół na przykład jakimś siankiem, jakimiś takimi różnymi rzeczami, które chociaż tam minimalnie docieplają. Można sobie zawinąć takiego cykasa w grubą agrowłókninę dodatkowo i w ten sposób też zimować. Ale najbardziej istotną kwestią w zimowaniu cykasów jest właśnie utrzymanie w miarę optymalnej temperatury podczas mrozów, tak? Bo w dni, kiedy jest ciepło, kiedy jest temperatura na plusie, właściwie wystarczy, a nawet trzeba, otworzyć taki otwór rewizyjny, który w ten sposób jest skonstruowany. Też to wszystko, jak widzicie, w najprostszy możliwy sposób, żeby zapewnić wietrzenie w środku takiej budki. W przypadku, kiedy nie wietrzymy, a przymierzamy się do grzania i oczywiście chcemy, żeby ta temperatura nam nie uciekała, no to najzwyczajniej zamykamy nasz otwór rewizyjny. Co do grzania, no to będzie to wyglądało tak. Jestem z powrotem. Troszeczkę czasu, powtarzam się, to zajmuje, ale tak to jest, jak chce się to zrobić dobrze i tą wiedzę przede wszystkim dobrze przekazać. Słuchajcie, patent, który my stosujemy, tak, to jest przede wszystkim termostat. Bardzo prosty w obsłudze, na którym można zadać temperaturę wyłączenia i włączenia cykasa. Cykasa. Tak, włączamy cykasa, później go wyłączamy. Nie, to jest zadana temperatura do włączenia i wyłączenia grzejniczka, którego używamy. Koszt zakupu takiego grzejniczka to jest tam około 60 kilku złotych na dzień dzisiejszy. Można wyrwać i tańsze. Mówię, jakie ceny obowiązują dzisiaj, jeśli chodzi o te grzejniczki. Tak, tutaj sobie montujemy to na jakiejś fajnej wysokości, na jakiejś półce, na jakiejś podstawce i w ten sposób, zadając temperaturę grzania na przykład przy pół stopnia, żeby się włączało, bądź przy minus 1. Oczywiście tutaj w górze, w środku umieszczamy czujnik od tego termostatu, jego też w jakimś paskiem czy czymś sobie tutaj montujemy, żeby mieć podgląd, a najlepiej z możliwością podejrzenia tego poprzez otwór rewizyjny, tak, żebyśmy widzieli, jaką temperaturę nam pokazuje grzejniczek, który też działa. Pamiętajmy, żeby go nie ustawiać bezpośrednio na liście, bo może nam przesłużyć, tak, ale widzicie, tak, sobie termostat tego typu na przykład umieszczamy gdzieś, jakimś paskiem plastikowym sobie przypinamy do rośliny, podłączamy do prądu, zadajemy temperaturę włączenia, wyłączenia i sobie w ten sposób grzejemy. Oczywiście trzeba podłączyć jeszcze przedłużacz jakiś, tak, kontakt z zasilaniem, żeby był. To jest technika, którą my stosujemy. Kolejną taką techniką są kable grzewcze. Kable grzewcze bardzo często możemy spotkać z wbudowanym już termostatem, które włącza się przy temperaturze 3 stopni, plus 3 stopni. Dlatego stosowanie tego typu kabli z gotowymi już wbudowanymi termostatami zalecane jest przy palmach, przy roślinach, które wymagają
które wymagają faktycznie bardzo stałej, takiej ciepłej temperatury. Myślę tak, co by tutaj mogło nam tutaj posłużyć, nie wiem, być może do cytrusów. Ja bym się za bardzo też w to nie bał, aczkolwiek jest patent, żeby taki przewód grzejny podpiąć również pod termostat i wtedy z pewnością, przecież to nam rozłącza tutaj i załącza, tak, poprzez ten czujnik. Także ten czujnik zostanie wyeliminowany i myślę, że w momencie zadania tej temperatury, ale zresztą jest to do przemyślenia, ale przy zadaniu tej temperatury ten by się włączył w momencie 3 stopni. No ciekawe. Ciekawe, czyli no, no przy większym minusie też by się włączył. Tak, myślę, że można to przełączyć poprzez jakiś termostat. Generalnie na myśli miałem, mówiąc o bezpośrednim takim podłączeniu do źródła, tak, prądu. I co? Jeżeli mamy budkę, również możemy zawinąć, aczkolwiek nie polecam tego, bo dodatkową robotą jest owinięcie tego jeszcze agrowłókniną, żeby to ciepło faktycznie trzymało tak z tego kabla, bo inaczej jest, kiedy z takiego grzejniczka, z takiego nawiewu sobie powieje, tak, one się rozprowadza wtedy wszędzie. Minusem grzania kablami jest to, że jak są zawinięte, no to wtedy może dochodzić do jakichś zagrzybień i co jest bardzo istotne, a i na wiosnę wyglądają bardzo nieciekawe takie rośliny zawinięte agrowłókniną, kabel i agrowłóknina. Tak czy inaczej, przy każdym takim sposobie grzania, tak, zabezpieczania roślin egzotycznych i kolejną istotną, bardzo ważną rzeczą jest zrobienie oprysku przeciw grzybom, różnym insektom, które nam się mogą zalegnąć. Oczywiście to też nas nie zwalnia z obowiązku, żeby zaglądać do tej rośliny i patrzeć, czy nic jej nie dolega, czy nie choruje, czy nie bierzemy jakaś zaraza. Co jeszcze? Jeżeli długo nie pada, nie zapominajmy podlewać naszych roślin. Oczywiście w momencie, kiedy w takich dniach, kiedy nie spodziewamy się mrozów, kiedy nie spodziewamy się ich przez najbliższy dzień, bądź dwa, bądź trzy, w bieżącym jakimś tam tygodniu, także o tym też nie możemy zapomnieć, bo się po prostu nam wysuszą te rośliny, dostaną suszy fizjologicznej i będzie po nich. Dlatego pamiętajcie o tym, że pryskamy, jeżeli trzeba, to też raz na jakiś czas podlewamy, tym bardziej jeżeli mamy zimę bardzo suchą, bo takie też się trafiają. Wtedy pamiętajcie, że raz na jakiś czas należy podlać, może nie taką zimną wodą studzienną, czy może bezpośrednio skromną, ale taką już z letnią wodą chociażby, tak? Wystarczy pójść do łazienki gdzieś, do jakiegoś wiadra nabrać wody lekko ciepławej i śmiało możemy podlewać. Nie nawozimy takich roślin, jeżeli już to podlewamy, nie zapominajcie, to jest grunt i stwarzamy im takie warunki optymalne do przeżycia. Jeżeli chcemy mieć fajne rośliny na wiosnę, to tak należy o nie właśnie zadbać. I teraz co jeszcze? Trzecia taka metoda, z którą możecie się spotkać i którą zalecamy w momencie, kiedy nie będzie tego prądu, tak? Bo może tak się zdarzyć, że przyjdzie mróz i nie będzie prądu. Co wtedy? Nie mamy tutaj dostępnych wkłady mamy, nie mamy dostępnych zniczy szklanych tych obudów takich. Pewnie są gdzieś na cmentarzu w tym momencie, tak? Mieliśmy przecież niedawno pierwszy listopad. Dobra, słuchajcie. Moment, kiedy zabraknie prądu. Bierzemy kilka takich, możemy kupić na zapas. Kilka zniczy długo palących się, kilka takich wkładów. Ja tutaj mam jakieś, może zwykłe, nie wiem, nie pamiętam, mam w garażu jakiś tam pakiet takich awaryjnych wkładów. Właśnie
po to, żeby zastosować je w butkach, bo jeżeli macie zawinięte, to nic nie zrobicie. I teraz właśnie to jest kolejna zaleta butki. Jeżeli nie będzie prądu, a będzie jakaś siarczysta, mroźna noc, bierzemy, wkładamy ze 2-3 takie znicze do środka, odpalamy te, nie same wkłady, mówię znicze, pełne szklane, długo palące się, odpalamy takie znicze i już możemy spać spokojnie, bo wystarczy, że tę temperaturę podniosą nam do jakichś tam około 0 stopni, a w poliwęglanie nie jest to problemem. Jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać temperaturę, to ona tak szybko nie spierdziela. Natomiast kiedy jej nie ma, no to się szybko wychładza w momencie, kiedy podczas dnia nagrzeje nam się od słońca, robi nam się w środku bez niczego. Nawet w mroźny dzień potrafi nam się zrobić plusowa temperatura od samego słońca. Natomiast w momencie, kiedy słońce zajdzie, automatycznie w błyskawicznym tempie temperatura spada. Dlatego nie zapominajcie o tym, żeby kontrolować swoje urządzenia, dbać o rośliny, opryskać je, dobrze zabezpieczyć na zimę, mieć w pogotowiu zawsze tych 2-3 znicze dodatkowo, jeżeli macie budki, bo jak powiedziałem, jeżeli to będzie roślina zawinięta na lizaka, bez budki, bez niczego, tak jak się stosuje taką metodę w przypadku palm i niektórzy też cykasów, fiukrostrat i innych roślin, no to dupa blada, nic nie zrobicie. Także my preferujemy budki, zalecamy zbudowanie takiej konstrukcji i przede wszystkim przygotowanie się do tej zimy na 100%. Nigdy nie czekajcie na ostatnią chwilę. My mamy sprzęt, który już przeglądaliśmy szybciej. Mamy budki praktycznie, mamy też miejsce, żeby te budki przetrzymać. Zostało tylko założenie ścianek z jednej i z drugiej strony, dokręcenie tego, ale tym zajmiemy się na przykład jutro, bo dzisiaj jeszcze nie ma takich nie ma takich rozwiązań. Ja się chciałem skoncentrować na tym, żeby wam pokazać i żebyście włączyli sobie ten czerwony guzik już na swoje rośliny, bo chyba zbliża się zima. Tak jak powiedziałem, palmą temperatury jeszcze nie straszne, przynajmniej nie trachykarpusom, nie karłatkom. Jukirostraty mogą sobie spać spokojnie, co natomiast daktylowce kanaryjskie, waszyngtonie, jakieś bracheje, armaty i jeszcze kilka innych, które są uprawiane w gruncie, do tego się już trzeba też zacząć przygotowywać. Jutro postaram się zrobić film o zabezpieczeniu w Waszyngtonii, jak zabezpieczamy, co my tam robimy, także śledźcie kanał i macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, dlatego że po to jesteśmy, tak? Po to jesteśmy, sprzedajemy, uprawiamy, dzielimy się wiedzą. Chcemy, żeby nas było jak najwięcej, żebyśmy mogli się wymieniać doświadczeniami. Po to właśnie jest. Czekajcie na kolejny film. A film o trachykarpusach i innych naprawdę bardziej mrozoodpornych roślinach to zrobimy za jakiś czas, bo im tak to się jeszcze nie piekli do mrozów. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na sam koniec, bo to tak wiecie, natłuk myśli, natłuk tego wszystkiego tak się zbiera. Podczas wymiany tam informacji w prywatnej korespondencji wiele osób mówiło o tym, że wspominałem w tym ostatnim filmie bodajże, czy przedostatnim, że najcieplejszym regionem jest lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie, a przecież w dolnośląskim zapowiadają jakieś tam minus 8. Tak, to są najcieplejsze regiony w Polsce, natomiast ich jak gdyby rejony mają różne czynniki wpływają na to, że te temperatury są właśnie takie, tak? W samym Wrocławiu może być 0 stopni, natomiast gdzieś tam
kilka kilometrów dalej może to być minus 6. Takim przykładem jest tutaj miejscowość położona niecałe 30 kilometrów, 20 kilka kilometrów od Lubska, od miejsca naszego zamieszkania. Miejscowość, w której mieszka Krzysiek z kanału Fan Palm. To jest 20 kilka, maksymalnie 30 kilometrów różnicy i w momencie, kiedy u nas nie ma śladu mrozu i tego mrozu nie ma, w ogóle nawet się nie spodziewamy, że może być, to u niego te przymrozki takie dosyć mocne już się zdarzają. A u nas takie przymrozki potrafią przyjść dopiero gdzieś po 3 tygodniach, ale jest to spowodowane tym, że na przykład jakaś miejscowość, jakaś wieś jest położona, miasteczko jest położone nad rzeką, od jakiejś strony, gdzie wieją wiatry z drugiego kierunku czy z trzeciego kierunku, także tych czynników jest bardzo dużo. To nie jest żaden wyznacznik taki, że tak jest, jak powiedziałem, że w dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie są najcieplejszymi, ale jest zimno. Są najcieplejszymi, wskazują na to strefy, o których wie cały świat, wie cała Europa, ten podział od strefy w Polsce, od strefy 5 do strefy 7 chociażby, poprzez strefę A, B i C i tak dalej. Po prostu tak jest, jak powiedziałem. U nas będzie kolejny tydzień, 2 albo 3 na plusie, a 20 km dalej może być minus 5. Także to chciałem jeszcze zaznaczyć, jeśli chodzi o temperatury, o ogrzewanie i o to, żeby być czujnym i przygotować się do tego grzania. Taką mantrę sobie trzeba wbić do głowy i na dzień dzisiejszy ja już sobie wbiłem, bo to już 20 minut tak gadam. Wy sobie też weźcie te informacje do serducha, postępujcie w taki właśnie sposób i będzie wszystko ok. Dobra, cześć.